Prokuratura Okręgowa w Tarnowie bada sprawę śmierci 55-letniego mężczyzny, który zmarł na tętniaka w szpitalu imienia Edwarda Szczeklika. Najpierw pomocy nie udzielono mu w izbie przyjęć. Potem przyjazdu do coraz gorzej czującego się pacjenta odmówiło pogotowie ratunkowe. W końcu został przyjęty do starego szpitala, choć zdaniem dyrekcji powinien trafić prosto na oddział neurologiczny w nowym szpitalu, ale ten odmówił jego przyjęcia. Śledztwo ma wyjaśnić, czy szpital ponosi winę za śmierć pacjenta i czy działania medyczne były prowadzone prawidłowo.